Monika. Dzisiaj pokażę Wam, jak wyglądają warsztaty wyjazdowe, które organizujemy dla szkół, dla przedszkoli. No a dzisiaj akurat będzie towarzystwo mieszane, bo najpierw będą przedszkolaki, a potem będą dzieci ze szkoły podstawowej w Wierzbiu. Tak wygląda już sala przygotowana na przyjęcie dzieci. Wygląda to trochę jak w kinie. Dzieci będą siedziały tam, ja będę tutaj pokazywać. No i najpierw poopowiadam o moim zawodzie, a potem każdy po kolei będzie sobie tutaj wchodził i robił swojego lizaka. Te lizaki oczywiście dzieci będą zabierały ze sobą. Oprócz tego każdy dostaje taką paczkę cukierków. Wybaczcie, jeżeli jest taki pogłos. Muszę zainwestować w końcu w mikrofon, żeby będziecie mnie lepiej słyszeć. A na razie musimy sobie tak poradzić. Masę gotujemy na miejscu, więc potrzebujemy prąd i stoły do warsztatów. Całą resztę przewozimy ze sobą. Jeszcze jedna informacja. Jak przyjeżdżamy do szkoły lub do przedszkola, to potrzebujemy tak 40 minut, żeby przygotować sobie stanowisko i żeby przygotować masę potrzebną do warsztatu. Więc trzeba zawsze jeszcze uwzględnić ten czas. Patrzcie, my sobie rozmawiamy o kolorach, a masa biała. Właśnie biała. Pamiętacie dlaczego? Bo to jest powietrze. Powietrze. Jeszcze raz.